W gnieździe bocian czarny, choć małe bociany czarne są białe, o czym właśnie się przekonujemy. No i dziś nie mieliśmy takiej sytuacji jak wczoraj, że bociany wymieniły się w gnieździe. Co? Jadły węże? Tu mi tak, aha, co to się dzieje? Naprawdę? Pokażcie to jeszcze raz. <grytanie> Dajcie tego węża, no. <grytanie> Awantura w reżyserce, ale jest. No właśnie, cóż to jest? No proszę bardzo, takich rzeczy się... Skąd wiecie, czy to żmija, czy to nie jest jakieś... Ale, albo jakiś zaskroniec. Co to jest za historia? Słuchajcie, no wygląda na to, że ta kamera przy tym, yy, przy tym gnieździe to jest, to jest naprawdę gotowy film sensacyjno-przyrodniczy. No tak to trochę wygląda. Chciałem powiedzieć, że wczoraj mieliśmy takie wyjątkowe spotkanie pary rodziców. Na no dzisiaj się okazuje, że karmienie wężem przez bociana czarnego czarnych bocianów, które są małe. Yy, no dobrze, to yy, chciałbym powiedzieć, że wrócimy tam, jak coś się zacznie dziać, ale... Tam się zdaje się, ciągle coś dzieje. Szanowni Państwo, to jest program Michał Rachoni. Jedziemy na antenie Telewizji Republika. Przypominam, jest to program polityczny, to nie jest program o Windsurfingu, to nie jest program o y, bocianach, to nie jest program o przyrodzie, to jest program y, polityczny, a naszymi y, y, komentatorami dzisiaj są Maja Drzewiecka, Marian Kowalski, Piotr Borowicz, a gościem w tej części rozmowy jest. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Sławomir Mirceński. witam serdecznie. Witam, dzień dobry. A, a skąd no ten Uniwersytet Gdański? No stąd, że z Mają Drzewiecką rozmawialiśmy, absolwentką czy studentką rozumiem jeszcze, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych, Politologii rozmawialiśmy o politologicznych problemach, które, które chyba na naszych oczach się rozgrywają. Niezwykle ciekawe. No, i właśnie zastanawiam się, na ile ta nasza alma mater mierzy się z tymi problemami, na ile dyskutuje o nich, a są przecież bardzo, bardzo interesujące. No to stąd Uniwersytet Gdański. W tej chwili. Rozumiem, rozumiem. Ja unikam dyskusji o Uniwersytecie Gdańskim, ale miło wspominam przynajmniej kilku profesorów. Studiowałem na innym wydziale, no bo na historii. Jakoś tak można powiedzieć, że trzy różne pokolenia studentów, między nami tak akurat studencko powiedzmy, że to Czyli jest. Ja najstarsze, ta, no tak? Ty no. najstarsze, ja pomiędzy Maja Drzewiecka w kolejnym. Ale dobrze, przejdźmy do, do powodów, dla których dzisiaj się spotkaliśmy. Ja mówiłem na samym początku o pewnej strategii politycznej, która jest no mam wrażenie ewidentna po tym pół roku rządów ekipy stanowiącej większość w parlamencie polskim, w polskim Sejmie i w polskim senacie. I rysuje się pewien wzór postępowania w kwestii głowy państwa. Niewidzenie głowy państwa, niewidzenie prerogatyw głowy państwa, niewidzenie aktywności głowy państwa, niewidzenie roli głowy państwa. Masz przed sobą książeczkę, to się tak mówi, książeczka przy wizytach dyplomatycznych. Spotkaliśmy się na Monte Cassino, spotkaliśmy się w miejscu, gdzie czczona była 80. rocznica wielkiej polskiej wiktorii polskiego wojska, polskiego oręża. I nie było tam w zasadzie nikogo z rządu poza Lechem Parelem. Był tam prezydent Rzeczpospolitej, byli przedstawiciele Sejmowej większości, ale nie było nikogo z rządu. Nie było nikogo z Ministerstwa Obrony, nie było ministra spraw zagranicznych, nie było wreszcie premiera. No tak, ale nie wiem, czy to jest tylko związane z tym, że tam był prezydent. Bogu dzięki, że był prezydent. Zresztą prezydent zawsze. Czcił pamięć i czci pamięć polskich bohaterów, polskich żołnierzy, którzy na różnych frontach II wojny światowej i również na tym froncie wewnętrznym, krajowym walczyli o niepodległość Polski. I tak jak powiedziałem tuż po tych uroczystościach, czy napisałem, to prezydent uratował honor Polski na tych obchodach. Ja muszę przyznać, że no byłem dość poruszony przemówieniem no, człowieka, którego znam jeszcze, pamiętam z końca lat 80., z działań, że tak powiem, konspiracyjnych, młodzieżowych w trójmieście. Lecha Parela, który teraz jest szefem Urzędu do Spraw Kombatantów. No, jego przemówienie było e, wstrząsające, nie ze względu na to, że było piękne, e, emocjonalne, osadzone w jakimś. Szerokim historycznym kontekście i bohaterstwie żołnierzy, którzy przecież tam leżą, tam jest prawie 2000 u polskich żołnierzy, tylko dlatego, że on skorzystał z tej okazji, co jest samo w sobie absurdalne, i będąc w tym miejscu upomniał się o pamięć 100 tysięcy Polaków walczących w szeregach Armii Czerwonej. E, upomniał się o pamięć berlingowców, czyli Berlinga, który uciekł z armii Andersa, przecież został za to skazany na karę śmierci e, i wreszcie, co było pewną, pewnym nowum, bo tego nigdy w ten sposób jakby nie wartykułowano, i znów właśnie na Monte Cassino w rocznicę e, bitwy e, 90 tysięcy żołnierzy Polaków walczących w szeregach Wehrmachtu. No to było muszę przyznać, po prostu na tyle szokujące, że cały szereg osób, które siedziały no dość blisko, że tak powiem, tych najważniejszych osobistości, które przyjechały na te uroczystość. Ja byłem w drugim rzędzie, powiedzmy tam w którymś z sektorów, i słyszałem po prostu głosy oburzenia, co ten człowiek mówi w takim miejscu, Wśród mogił prawie dwóch 2000 polskich żołnierzy, którzy przecież polegli od kul niemieckich, upominać się o Polaków czy, czy mm, mieszkańców, jak to było powiedziane, Wielkopolski, Śląska, którzy walczyli w, w, w armii niemieckiej. Znaczy, ja jestem w stanie jako historyk, y, cały ten kontekst, galimatias polskich losów. Zrozumieć, pochylać się nad nim, to jest wszystko fascynujące, tylko to na Boga nie jest to miejsce i nie jest ten moment, żeby o tym mówić. I mało. Ale tego, to może warto... Mało tego, bo to jest niesamowite, Szanowny Michale i Szanowni Państwo, no ja mam tutaj oficjalną książeczkę wydaną przez Urząd do spraw kombatantów, w której właśnie okolicznościową związaną z urancami. Uroczyściami... To się trochę wyżej poproszę, jeśli mogę nie Do to tej kamery, do której hmm. pokazujesz, tylko trochę no te wyżej. no. I tutaj znajduje się tekst przemówienia Lecha Parela nieco w nieco innej wersji niż, niż ten zaprezentowany, wyartykułowany właśnie w dniu uroczystości. I muszę przyznać, że fragment jest zupełnie, zupełnie niesamowity. Proszę posłuchać, wspominamy jednak również naszych rodaków z Wielkopolski, ze Śląska czy Kaszub, którzy wcieleni byli do niemieckiej armii i przy nadarzącej się okazji uciekli do polskich sił zbrojnych. To było, to powiedział. I teraz, takich żołnierzy, proszę posłuchać, naszych dziadków z Wehrmachtu, było w naszej armii 90 tysięcy. Więcej nawet niż tych, którym udało się ujść ze Związku Sowieckiego. Co to znaczy, że to byli dziadkowie z Wehrmachtu? To znaczy, że minister Parel chyba zakładał, że tam będzie premier Tusk, bo dość długo jego obecność na Monte Cassino była anonsowana i chyba chcąc się jakoś przypodobać, chciał powiedzieć o dziadku z Wehrmachtu w kontekście 90 tysięcy dziadków z Wehrmachtu. Znaczy, o, mówię, jest przepraszam, jakiś... przedstawiciel polskiego urzędu tak. do spraw kombatantów w tym miejscu bo ja rozumiem, że to nie padło, nie zostało to powiedziane, to znajduje się tylko w tekście oficjalnym, tak. no, który jest w oficjalnym no, parę dokumencie. Parę tysięcy ludzi chyba to dostało, tak. I tu jest mowa o naszych dziadkach z Wehrmachtu? Tak, no tak, to jest dokument urzędowy, no proszę, logotyp, wszystko elegancko, no, cały plan uroczystości, tak. Tak, no ale to, to, jest, to jest, jest trochę, to jest jednak trochę na plucie. Yy... Na te groby, no to, to, to no niewątpliwie no jak my czcimy bohaterów Monte Cassino, no to z kim oni właśnie. To jest w ogóle ten problem tych dwudniowych uroczystości, na, na których byłem. Tam poza prezydentem nikt nie chciał powiedzieć, z kim toczyła się ta wojna, ta, ta, ta bitwa. Czy szereg tych bitw, bo tam naprawdę przecież to jest cała sekwencja wydarzeń. Monte Cassino jest, no właśnie, pewnym szczytem ze względu na, na klasztor i, i znaczenie i tak dalej, ale. Ale przecież oni walczyli z Niemcami, ja i teraz w tym miejscu przy grobie Andersa, arcybiskupa Gawliny czy majora Żychonia trzeba mówić o dziadkach z Wehrmachtu. No, na Boga to jest nieporozumienie. To ma, to ma jakieś, jakieś niesamowite konsekwencje. Proszę Państwa, to, to jest tutaj. My to poprosimy profesora, żeby, 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 żeby móc to sfotografować i opublikować i pokazać to sformułowanie dziad. Dziadków z Wehrmachtu znajduje się tutaj w cudzysłowie, a więc jest ewidentnym nawiązaniem właśnie do tej sprawy, ale to ma przecież szalone konsekwencje. Jeżeli przedstawiciel polskiego urzędu, który został powołany w strukturze polskiego rządu właśnie po to, żeby dbać o, o pamięć historyczną, o, o pewne fundamentalne kwestie dotyczące tego, jak wygląda y, historia Polski, która ma przecież wpływ na na teraźniejszość. Jeżeli przedstawiciel tego urzędu w tym miejscu mówi o naszych dziadkach z Wehrmachtu, to z tego naturalnym wnioskiem jest to, no, że my w jakimś sensie jesteśmy spadkobiercami owego Wehrmachtu. To to jest, to jest coś w ogóle zupełnie niebywałego, niezależnie nawet, od skomplikowanych tak. losów, o których przed chwilą wspomniałem. No właśnie, bo skomplikowane losy to jest jedno, ale mówić na Monte Cassino właśnie w. Stojąc przy grobie wodza naczelnego, bo później Władysław Anders został wodzem naczelnym i był po prostu niezłomnym uchodźcą, który nigdy, że tak powiem, w stronę prl w jakikolwiek sposób spojrzeć nie chciał, więzień też NKWD. Powiedzieć, że w zasadzie Pol Polacy bili się po obu stronach barykady i jakby jednoznacznie nie stwierdzić, kto miał rację, właśnie w tym miejscu pod Monte Cassino. No jest po prostu czymś tak niedorzecznym, czymś tak niepoważnym. No i w gruncie rzeczy, no teraz jest to wszystko popularne, prawda? Badamy wpływy rosyjskie. No, Rosjanom takie, takie słowa w jakimś sensie będą odpowiadały, A dlatego że Polacy, jest że, że, że Ruscy nas, Sowieci, Rosjanie, Rosja Putinowska po prostu nas wtłacza cały czas jakby w ten sojusz z trzecią Rzeszą i, i, i mówi nawet otwarcie o tym, że Polska wywołała wojnę ze względu na konsekwencje konferencji monachijskiej rozbiór Czechosłowacji. Przecież kiedy dyskutujemy o sprawach resetu, a dyskutujemy, dyskutować będziemy i zaprosimy Państwa do różnego rodzaju dyskusji niebawem, co, co, co już nasi widzowie wiedzą i lektury, przecież kluczowym momentem, Mechanizmem spustowym wszystkiego, co wydarzyło się w, w czasach resetu, był właśnie ten wątek. To znaczy właśnie ta treść znajduje się w książce, którą Putin wręczył Tuskowi na Westerplatte, mówiąc, że tam nie wszystko jest prawdą. To właśnie tego dotyczył artykuł Putina wydrukowany przez Gazetę Wyborczą. To właśnie tego dotyczyła cała sprawa Katynia. I to właśnie tego dotyczy cała opowieść, którą jesteśmy waleni po głowach do dzisiaj, że to Pol Polska odpowiada za Drugą wojnę światową, a więc za Holokaust. To jest, to jest wpisane bezpośrednio w to. To jest, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo o ile doszło do, że tak powiem, redefinicji polityki polskiej, i teraz ludzie, którzy nazywali Putina przyjacielem, mówią, że do spodu. Wszystkie wpływy rosyjskie z Polski y, żelazną miotłą, jakoś tak y, po prostu wymiotą, zniszczą. O tyle sprawa polityki historycznej nie uległa żadnej zmianie. I wszystko na to wskazuje, że, y, że nie ulegnie. Y, I też jakby wracając do tej kwestii obchodów z 18 maja pod Monte Cassino, no proszę sobie wyobrazić, że. Właśnie w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli redefinicji polskich celów, wszyscy teraz jesteśmy antyputinoscy i antyrosyjscy, super. E, jedynym człowiekiem, jedyną instytucją, której Lech Parel nie wymienił, witając chorągwie harcerskie, z całym szacunkiem dla chorągwi harcerskich i dla różnych e, pomniejszych e, społecznych e, inicjatyw, organizacji i tak dalej. No nie wymienił prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i właśnie Instytutu Pamięci Narodowej. No przypomnę, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki jest oficjalnie przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej osobą ściganą nawet do niektórych krajów trzecich, które mają bardzo dobre stosunki z Federacją Rosyjską. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dziś nie może się wybrać, ze względu na to, że istnieje prawdopodobieństwo, że go ktoś tam może porwać i przekazać Komitetowi Śledczemu Rosji. Pomijam kwestię tego, czym dla pamięci historycznej samego nawet Monte Cassino tej historii, ale nawet w polityce historycznej w relacji z Federacją Rosyjską dziś jaką rolę odgrywa Instytut Pamięci Narodowej i wreszcie trzeci element z tym związany. No przecież z całego szeregu dokumentów, można powiedzieć setek, tysięcy dokumentów MSZ owskich i innych z okresu resetu z lat 2007-2014 wynika że przynajmniej kilkukrotnie Rosjanie i to osobiście Siergiej Ławrow indagowali polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie Instytutu Pamięci Narodowej, to znaczy śledztwa katyńskiego, które albo powinno zostać zlikwidowane, albo w jakiś sposób zawieszone, ale Instytut Pamięci Narodowej powinien się za przeproszeniem odwalić od sprawy katyńskiej, bo my tutaj, żeśmy z Tobą, Radku, ustalili pewne e, e, zasady, e, kompromis w sprawie e, Katynia. Przypomnę Państwu, że chodziło o to, żeby Instytut Pamięci Narodowej. E, Wycofał się ze śledztwa katyńskiego ze względu na kwalifikację prawną zbrodni katyńskiej, czyli ludobójstwo. I druga kwestia to jest zadośćuczynienie względem rodzin katyńskich, które nie zgadzały się właśnie na ten kompromis polsko-rosyjski w sprawie Katynia. Ale to jest w pewnym sensie również problem o charakterze nie tylko geopolitycznym w relacjach Rosji z światem cywilizowanym, światem Zachodu, którego częścią jest Polska, ale to jest również wewnętrzny problem polskiej polityki, do którego wracam, bo tak samo jak obecne władze mają zamknięte oczy, udają, że nie widzą Prezydenta Rzeczpospolitej, Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowej, całego zestawu instytucji, które istnieją zgodnie z polskim prawem, również yy, deklarują chęć likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. To jest oficjalny punkt programu. Zgodnie z yy, oczekiwaniem Federacji Rosyjskiej. Czyli mamy do czynienia również z oficjalnym. Zamknięciem oczu na istnienie Instytutu Pamięci Narodowej. No tak rozumiem, tak. jeżeli w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino nie jest wyczytywany prezes Instytutu Pamięci Narodowej jako. Siedzi w pierwszym rzędzie. Mało tego, no, zdradzę pewne kulisy. Ktoś przysłuchał się dyskusji grona senatorów Platformy Obywatelskiej. Jeden z nich, niestety Gdańszczanin z wielką satysfakcją e, powiedział y, do swoich koleżanek i kolegów, że stało się tak, jak ustaliliśmy, to znaczy e, IPN, i PN i Nawrocki nie został powitany. Przepraszam, politycy powiedzieli, że ustalali między sobą, że szef urzędu do y, spraw y, y, kombatantów, nie wyczyta prezesa IPN i pejn, że to był element jakiś ustaleń pomiędzy politykami a szefem tego urzędu? No ale to jest jakby szerszy problem, to jest jakiś tam problem y, mentalny y, y, i charakterologiczny jakby tego środowiska. No, y, proszę sobie wyobrazić... Y, no, no, co by się takiego stało, jakby został wyczytany prezes iyle? Nie no strasznie, co, coś strasznego by się stało, także no ja myślę że państwowa postawa no nie ma co już tego ciągnąć ale państwowa postawa zwłaszcza za granicą powinna no nie, 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 być nacechowana jakąś budową wspólnoty, a nie jakąś tam po prostu wojenką. To jest tak, jak ja bym nie, nie wiem, pod Monte Cassino drżał w sensie negatywnym o to, żeby pani marszałek Kidawie-Błońskiej nie wyszło przemówienie i wtedy bym był zadowolony z tego, że reprezentant wysoki rangą państwa polskiego nagadał jakiś głupot. No po prostu trzymałem kciuki, żeby wszystko się udało i i powiedzmy, no nie było to jakieś super przemówienie, ale, ale było w porządku, także mieściło się w jakiejś, w jakieś powiedzmy, powadze. No dobrze, ale to nie jest jednak tak, że, że, że sprawy nie ma. My skierujemy pytania do, do, szefa, do szefa tego urzędu i o te kwestie, które tu zostały powiedziane, i spytamy, z jakiego powodu nie został powitany, powitany szef IPN i z jakiego powodu przemówienie wygłoszone różnie od przemówienia, które znajduje się w tekście. Co no miał pan, na myśli drogi Michale? No i pan jest znakiem sprzeciwu dla tej władzy. No, bardzo dużo jest informacji o tym, jak prawem kaduka będzie próbowało się ominąć przepisy ustawy i dać Lechowi Wałęsie status. Kombatanta, również jego żonie. No ale, jakby sprawa Wałęsy i sprawa Moczulskiego jest tutaj po prostu kluczowa, dlatego, że tu są przeszkody formalne związane z rejestracją i materiałami agenturalnymi dotyczącymi właśnie. W współpracy z służbą bezpieczeństwa i, i zobaczysz, że jakby ta sprawa będzie kolanem dopychana bez względu na to, jak ja, jaka jest litera prawa. I to jest ten duch. I w tym sensie IPN, który jest strażnikiem pamięci, również tej negatywnej o zdradzie, yy, no, staje się po prostu wrogiem numer jeden w tym zderzeniu, bym powiedział, yy, pamięci historycznej. No i wyraźnie o zdradzie w Polsce dyskutować nie wolno, choć z drugiej strony, gdybyśmy potraktowali poważnie... To, co mówią przedstawiciele obecnie rządzących, to być może nasza wiedza mogłaby mogła być poszerzona. W Polsce istnieje ustawa, która mówi o powołaniu komisji badającej rosyjskie wpływy. Członkowie tej komisji zostali odwołani, a więc istniałaby prawna możliwość powołania nowych, nawet jeśli obecna większość nie ma zaufania, nie wiem, do Andrzeja Zbertowicza, który dziś udzielał wywiadu dziennikowi Gazecie Prawnej do Sławomira Raciewicza, do Andrzeja Kowalskiego, do innych członków tej komisji mogłaby powołać nowych, a jednak tego nie zrobiła, nie skorzystała z y, istniejącej obowiązującej ustawy jak sądzisz z jakiego powodu? Czyli jednak rozmawiamy o wężach. <grych> Dlaczego tak nie zrobiła? No dlatego, że żyjemy w czasach kompletnego pomieszania wszystkiego, pomieszania pojęć. Żyjemy w czasach, które najlepiej opisywał Józef Mackiewicz mówiąc o tym, że no, wprawdzie tu jest sufit rzeczywiście jakiś ciemny i czarny, no ale powiedzmy tak, że to jest biały sufit. A zaręczam Państwa, że biały nie jest. I odwrotnie. Żyjemy w takich czasach, że można po prostu na dzień powiedzieć noc, na sufit biały, czarny i odwrotnie. I, i, i mamy do czynienia właśnie z czymś takim. To znaczy, żołnierz wojskowych służb informacyjnych w, czynnie, w czynnej służbie teraz, którego zastępcą jest człowiek, który uwikłał służbę kontrwywiadu wojskowego w kilkuletni, permanentny dialog z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, którą w 2011 roku uznał i uznano za służbę partnerską, co samo w sobie jest czymś tak niewyobrażalnym, absurdalnym. Że, że oczywiście tacy ludzie nie powinni nigdy w SKW już więcej pracować. Dzisiaj, jakby ta ekipa będzie badała wpływy rosyjskie, i jeszcze właśnie za ten okres, nawet kiedy doszło do tej współpracy między SKW a FSB. No bardzo czekam na to, w jaki sposób zostanie ta sprawa opisana, ale przyglądając się zarządzeniu. Nie chcę o tym jakby za długo mówić, przygotowuję na ten temat większy tekst, dlatego że jest trudno jakby pewne aspekty prawne również w interesujący sposób dla Państwa wyartykułować, ale, ale jakby to zarządzenie premiera e, samo w sobie w kilku aspektach jest, e, no, wydaje się niezgodne z prawem, na przykład jeśli chodzi o aspekt dotyczący zaciągania informacji niejawnych, dlatego że Mówimy o komisji, która ma w zasadzie charakter jakiś pomocniczy względem prezesa Rady Ministrów, które, którego jakby gospodarzem jest minister sprawiedliwości i przez niego, że tak powiem, przez to gardło urzędu ministra sprawiedliwości mają być zaciągane informacje niejawne. Na potrzeby tej, tej pseudokomisji, w jaki sposób jakby oni sobie poradzą z tym, żeby niezgodnie z prawem. Zaciągnąć te materiały, a potem je przetwarzać w jakikolwiek sposób, jak rozumiem, na potrzeby pisanego raportu, no to chyba tylko oni wiedzą, ale jakby z informacji, które do mnie docierają, pojawiają się tam bardzo duże problemy, chmury z, związane i z dobraniem w ogóle ekipy do tej, do tej komisji. No przecież, gdyby ona była, to by ją premier od razu ogłosił a z drugiej strony ze względu na te wszystkie wady prawda? No ale w tej komisji do tej komisji swoich przedstawicieli delegować mają ludzie, którzy pozostają w konflikcie interesów. Istnieje bowiem raport komisji badania rosyjskich wpływów, który mówi o prezesie Rady Ministrów, który mówi o ministrze spraw zagranicznych, który mówi o obecnym i, i, i o wielu innych osobach, które są w składzie dzisiejszego rządu, a same były zaangażowane w politykę resetu, a do tej komisji mają delegować. Tak, tylko to jest bardzo ważna dyscyplina intelektualno-prawna. Bardzo często w przestrzeni publicznej mówi się o tym, że my żeśmy jakoś tam oskarżyli o wpływy rosyjskie premiera Tuska czy pana Siemoniaka. Nie, myśmy ich nie oskarżyli o żadne wpływy rosyjskie. My żeśmy pokazali, że oni pełniąc najwyższe urzędy w państwa i to urzędy Wprost, jakby odnoszące się przez system nadzoru i koordynacji do służb specjalnych czy do służby specjalnej, która weszła w interakcję wieloletnią z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, po prostu. Tego wszystkiego ci politycy pełniąc te urzędy nie kontrolowali. No proszę sobie wyobrazić, to jest już dzisiaj jawne, ale z protokołu przesłuchania Tomasza Siemoniaka na okoliczność współpracy SKW-FSB wynika on to wprost, mówi, że on treści tej umowy SKW-FSB z września 2013 roku w ogóle nie czytał. Podejrzewam, że premier też nie czytał. Mało tego. Uważam, że dzięki naszemu filmowi dopiero decydenci z tamtych czasów, w imię których, że tak powiem, pan Nosek, Dusza i Pytel podpisywał te swoje antypolskie kwity po prostu z Bezwierchnym i, i Bortnikowym we wrześniu 2013 roku, to dopiero pan premier i, i pan, yy, pan, pan, pan Siemoniak po prostu poznali w ogóle treść tej umowy. I taki jest zarzut. Natomiast jeśli chodzi o pana Pytla, no to pana Noska. Pozostają w konflikcie interesów. Tak, to pozostają, ale to jest jakby co, co innego. Natomiast sprawa, że tak powiem, tych operatorów ze strony, ze strony SKW, czyli pytla noska i, i, i duszy, no to jest kwestia jakby uwikłania już służby we współpracę z FSB, czyli, czyli to, co można zakwalifikować jako uleganie wpływowi rosyjskiemu. No i teraz sytuacja, w której ten dusza jest zastępcą szefa SKW który jednocześnie jest szefem tej komisji i nawet z ram czasowych 2004-2022 mają badać również ten okres kilkuletniej współpracy SKW z FSB, no wyobrażasz sobie, to jest właśnie klasyczny konflikt interesów. I teraz co, on, on ma przedstawić raport na temat tego, co wyprawiał dusza? No to jest, to jest wszystko niepoważne, śmieszne i pokazuje, bo to jest, to jest może istota rzeczy. Jakby cała kwestia wpływów rosyjskich w Polsce zostanie w ten sposób. Czy ma szansę zostać? Ona już jest politycznie skompromitowana, ale za chwilę zostanie skompromitowana jakimś formalnym, formalnym jak rozumiem, cząstkowym. Oni się z tego wszystkiego śmiali, a teraz to samo po prostu powpisywali do tego zarządzenia cząstkowym raportem ze, ze, ze swoich działań. Mówi się o tym, że pułkownik Białek wejdzie do tej, do tej komisji. Super, popieram zastępca szefa ABW z okresu Krzysztofa Bondaryka. Czytałem masę jego ściśle tajnych, tajnych notatek na temat wpływów rosyjskich. Bardzo bym chciał, żeby wszedł do tej komisji i bardzo bym chciał, żeby, żeby doprowadził do tajnienia własnych, własnych notatek na ten temat. Innymi słowy, ja chcę, ja chcę, jakby jedną wyraźną wyraźny przekaz państwu przekazać i i tobie wiara w to. Ludzi niepoważnych typu nie wiem kierwiński budka. Oni nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, czy krzyczą z trybuny, czy siemoniak, ale on może być wyposażony w jakąś e, konkretną informację. Wiara w to, że tam w tych materiałach nagle arebór znajdzie się coś, co pokaże, że pan dusza z Panem Noskiem i Pytlem ograli federalną służbę bezpieczeństwa, że wszystko to była jakaś koronkowa akcja, a pokazywanie brzucha było pokazywaniem brzucha przez posła, pisu, y, albo nie wiem szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego z okresu prawa i sprawiedliwości czy rządów zjednoczonej prawicy, to to jest no, iluzja po prostu y, dzieci, które myślą o tym, że, y, że, że to wszystko da się odwrócić. To, co w polityce może sobie tam pan premier wygadywać, że ktoś NATO likwidował, jak wszedł do Monu, to jest o, o tak zwanym CEKU z 2015 roku, to można sobie, że tak powiem, w info takie brednie wygadywać, tylko że jak się człowiek realnie nad tym pochyli, to i, i rozpisze to na części pierwsze, to wie, że to jest po prostu no, jakaś głupota i kłamstwo. Jesteśmy już po czasie nawet. Patrząc na zegarek, to powiem, że jesteśmy grubo po czasie, ale o jeszcze jedną rzecz dzisiaj spytam. Rozpoczęliśmy nasz program od informacji, że większość parlamentarna rekomenduje, czy przegłosowała, że chciałaby, aby polskim ambasadorem przy NATO, był człowiek, którego TVN nazywa legendą polskiej dyplomacji. To jest człowiek, którego no ja czytałem, jeszcze nawet zanim pracowaliśmy, zanim rozpoczęliśmy pracę nad filmem, dokumenty z okresu resetu, z jego podpisami, do niego adresowane, z lat budowania polityki zbliżenia Putin-Tusk. na no, dziś jest nazywany legendą dyplomacji. On ma zastąpić Tomasza Szatkowskiego, na co nie zgadza się prezydent. Twój komentarz, kto to jest, kim jest ten człowiek przedstawiany przez TVN jako legenda dyplomacji? No długo by mówić, ale, 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 ale pan ambasador... Bo to jest tytuł, który się używa chyba już dozgonnie. Był sekretarzem stanów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2008-2011, i jak słusznie wczoraj pan minister Waszczykowski zwrócił uwagę na Twitterze, odegrał bardzo ważną rolę po smoleńsku, nie tylko, ale na przykład kwestia, Niesamowita to jest historia opisana w naszej książce, która zaraz się ukaże. Kwestia błędnej identyfikacji prezydenta Kaczorowskiego, a później ukrywanie informacji przez dwa lata od przekazania przez Rosjan informacji o tym, że prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, został błędnie zidentyfikowany przez sekretarza stanu Najdera, między innymi. To jest sprawa jego. On, on za to później przepraszał, ale już kwestia ukrywania tego przed opinią publiczną. Przypomnę, że to po prostu trwało później dwa lata. E, konspirowanie informacji, co do której już była pewność, w, bo sami Rosjanie nawet o tym mówili, e, a to pociągnęło, jak wiemy, za sobą konsekwencje tego, że w ogóle inna osoba została pochowana w grobie prezydenta Kaczorowskiego, to jest jego, za przeproszeniem, zasługa. I drugi aspekt, niezwykle ważny, o którym opinia publiczna nie ma, nie ma pojęcia, bo mieć nie może, to jest dialog strategiczny z Federacją Rosyjską, dialog strategiczny, w ramach którego odpowiednikiem wiceministra Najdera w tym pierwszym okresie lat 2010-2011 był niekto inny jak obecny wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiej Riabkow, niezwykle niebezpieczny, antypolsko nastawiony człowiek, niedalej jak 25 kwietnia wydało oświadczenie o tym, że jeśli Polska przystąpi do programu nuklearnego atomowego, po prostu stanie się bardzo zdecydowanym celem ataków broni jądrowej Federacji Rosyjskiej. Ten Jabłkow był po prostu i przez Sikorskiego, i przez Najdera jakby zidentyfikowany jako bardzo dobry partner w relacjach strategicznych między Polską a Federacją Rosyjską. I przypomnę, stały format konsultacji w sprawach bezpieczeństwa to miał być właśnie format wiceministrów. I tylko czasem ministrowie mieli się w ten format jakby raz na rok, jeśli się teraz nie mylę, yy, wkomponowywać, udzielać jakichś wywiadów, czy organizować jakieś spotkania dwustronne i konferencje, ale, ale w tym pierwszym etapie to był właśnie yy, to był właśnie Najder i, i, i Ryabko. Legenda dyplomacji według stacji założonej przez yy, ludzi, o których przecież wszyscy wszystko wiedzą. Dziękuję, Dziękuję uprzejmie za, za to spotkanie. Niedługo pewnie będzie więcej okazji do tego, żeby porozmawiać z profesorem Cęckiewiczem, ale to nasi widzowie dobrze wiedzą. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Bardzo. Proszę zostać z nami grubo po czasie, ale jeszcze zdążymy skomentować parę spraw.